Siemaneczko, jestem Lopetem Games. Witam na grze Famous Life. Mamy czerwiec. 6 ma godzinę rano. Dzisiaj zobaczymy sobie, co będziemy robić. Na pewno musimy uzbierać pieniążki na zakup robić gospodarstwa. Ale czy to wypali? Tego jeszcze, szczerze mówiąc, nie wiem. Kapusta 9 godzin. Bo jak tylko 9, tytułem 9. Elegancko tutaj mamy tak samo. Tak samo, proszę pamiętać, na grzechu 8. Wiecie, muszę zobaczyć, posprawdzać, bo wypuścimy sobie zwierzątka. No i co, muszę wziąć sobie na początku odcinka, obgolić owieczkę, bo muszę ją sprzedać po prostu, bo ona mi zaraz padnie. To jest trochę kosztowny. Znaczy kosztowne zwierzę, więc lepiej, jak to się mówi, wziąć się zawczasu, niż się stracić i po prostu obgolić ją i zaraz ją sprzedać po tym wszystkim. No a to trzeba wyczyścić, no to spółoczko to oczyścimy. Patrzcie, na czemu on się pali. Dziwne, co? Z jednej strony... Kościół. Chyba nie będę miał. Trzeba nie kupić na pewno bo jeszcze tę jedną owcę. Mam 9, o, tam 8, przepraszam, 8, 9. Wełny, to i tak jest luksusowo. Chyba weźmiemy sobie teraz ten. Dziękuję, w końcu te budynki ogarną, w sensie... odchody pozbierać. Więc... wyluj. Elegancko. Muszę odchody sprzątać. Gnoje, żeby tu mieć już te bobki, o. Bobki by posprzątać. I będzie elegancko. Teraz tak. Prowadzimy. Będzie jasna ją. I... od tu. Już nas tam prowadzić. 7 miesięcy też ta kubka pożyje. No to też... szczerze, nie na dużo kogo nie ma. Można powiedzieć żywota. A na pewno lepiej niż właśnie wspomniana owieczka. Mamy produkcja wstrzymana. Czy byśmy jeszcze coś tu mieli? Chyba nie. Zobaczcie, mamy wymiot pitny. Mamy ceny. No to wiadomo, zaraz trzeba to sprzedać. Ale chciałem przerobić sobie ogólnie. Czekajcie, co to w ogóle? O, w końcu ule są, zajebiście. W końcu ule, pilo. Jest za. Coś tutaj nie ten. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy mniej więcej gdzie tu. Wtedy, gdzie one chodzą. Czekajcie, czy ja mogę teraz zrobić ten miód pitny? W takim razie. Czy inaczej, zacień miodowy na właśnie ten miód pitny. W takim razie, tak teraz na razie ciekawości, czekajcie. Zacień miodowy, no to potrzebne mi jest 4 wody. No i miodu mam, tak? Więc zajebiście. Zacień miodowy, zacień osiany, to wiadomo, dlatego jest zasiany. Braki są po to, żeby właśnie zrobić cukier, żeby po tego cukru nie kupywać. Jabłkowy. Tak potrzebne, że to... wszędzie potrzebne jest nam tylko i wyłącznie... a to się zwie. Masło. Mleka. 10 masła. Zajebiście. To się w końcu z tego mamy. Czekajcie, bo jakoś mi się pewnie chyba popsuło. Nie, nic mi się nie popsuło. Dobra, jest 7 godzina, nie wiem, no wziąć może jowek, to że jeszcze muszę wziąć zobaczyć jajka. Ile jeszcze w ogóle jajka mam, bo nie pamiętam, czy kupowałem paszę na naszych kurek, ale chyba coś widzę i jest. Dobra, cyk, cyk, cyk. Dobra, weźmiemy sobie jowek. W pierwszej kolejności zastanawiam się, czy nie wziąć właśnie owcy. No i po prostu ją zaraz sprzedać, no bo... ja sobie będę rowek i się tepnę na PGR, bo chyba
Teraz pytanie, na PG by było lepiej, czy by było lepiej go sprzedać tą owcę na tym, ale chyba zobaczymy na targu. Zobaczymy na targu, czy uda nam się sprzedać owcę. Czy ta owca w ogóle jest? No, ale nie, tutaj się chyba nie da sprzedać. Jak z tego, co ja bynajmniej widzę, że chyba się tutaj pohandlujemy. No nie, tu u ciebie się nie da, ale patrzę, że ogólnie... Patrzcie, ile taniej tu jest. Ty krowa 1031 niego kosztuje, tak? Owca 560. To nie jest wcale dużo. Klacz pociągowa. Koła za dziwne zwierzę. Wszędzie wlezie, wszystko porze, a jednocześnie głupie to prawdziwe, prawie. Głupie to prawie jak owca. Dobra, czyli tak, u ciebie nic nie. Pod tym względem nie ogarnę, więc zobacz, lecimy na PGR. Na PGR polecimy, sprzedamy tą owcę. Boję się trochę tego, bo to... Aż boję się, no i owcę sprzedałem z jednej strony i jakoś tam nie byłem krzywdy. Nie miałem, tylko że wiecie... Tutaj chodzi mi bardziej o to, by... No nie stracić... przestań prowadzić, dobra. Ile on będzie mi Hachmin chciał zapłacić za to, bo... 500. Czekajcie, teraz to jest tak. To już jest lepsze, to już jest ładny pieniążek. Dobra, a teraz twoich takich tych... A ty kurwa Hachmincie zasrany. Ty Hachmincie, ty złodzieju jeden. Krowa. 400 drożej u tego gościa. Tutaj 200. No to powiem szczerze, jest gościu świnio. Ale jedynie tylko plus, że ja mogę kupić taniej. Upaść. U tamtego gościa kupić. Na targu. I tutaj mogę sobie po prostu strzelać. Tutaj to akurat nie ma takiego znaczenia, widzę. To jest taki plusik na mnie. Dobra, masz tutaj to, moja miła. No raczej miodu to się nie sprzedało, bo wolałbym zostawić ten... Kuźwa. No miód pitny. I teraz tak, tylko chcę sprzedać wełnę. Kuźwa, nie to. Chcę sprzedać wełnę. Wełny jest za 360. Jakby się udało w 34%. Czekajcie, muszę wziąć ten. Dobra, podróż go mam. No będziemy sprzedać ten cedytem. To muszę mieć 4000 na to. 4 czy 3000. Ten dom bliżej mnie. I chcę sprawdzić, czy po prostu to by miało ręce i nogi. Dobra, masz tak. Masz tak i masz tak. Miodu od ciebie nie biorę. Mamy 2800. Zapnijmy się jeszcze do Sultisa. Szczerze mówiąc, bo... Stawianie! Które to... Czekajcie, teraz dobrze pojecham. Chyba tak. Który to był ten budynek? Sultisa, czekajcie. No. Andrzej, Sultis. Widzimy, jasne, nie ma zamek. Co tutaj sprawa jest? Potrzebne pozwolenie na wykup domu. Nie chcę to, czekajcie. Pozwolenie. I tutaj właśnie o to mi chodziło. Tutaj jest... 4000. Nie wiesz, na mapie interesant się oprze. Jeśli dostępne są dla niego pozwolenia, to możesz je wykupić. Użyj ty za. By móc legalnie prowadzić wybraną działalność na tym obszarze. Dobra. To jest akurat Gites. To tam akurat wiadomo swoje, to mogę sobie tam pozwolić. Prawa roli. Tutaj mamy... Co to tak kuziwa drogę? A nie chodzi o to. Chodzi mi tylko przede wszystkim o to, czy się da to kupić. No i to jest 4000, więc jeszcze brakuje nam teoretycznie 1200. Czy będziemy w stanie w tym odcinku to osiągnąć?
90, może 90, 70% raczej tak. Raczej tak, z tego względu, że jednak jak to nasze uprawy urosną, no to będzie szansa na to, żeby to spełnić, tak? Ale czy tak będzie faktycznie? Czekaj, chyba spada tu przemak i tak mimo nie mam. Mam tak, mam tylko ten nut, no, mówię, potrzebny mi jest tylko i wyłącznie cukier. Tutaj wygląda sytuacja 4 godziny. Nie wiem, w sumie te 4 godziny się nie kibnąć. Tylko szkoda mi tego odcinka by było, żebym to stracił, ewentualnie 2 może godziny. Czy tak zrobić, czy nie zrobić? To mnie zastanawia, chyba. Muszę wypielić tutaj na pewno też... No kurwa jebana. Mnie zdarzały mi kapustę. Ej, no bez jaj. Mam wrażenie, że żerzałem mi kuźwa kapustę. Patrzcie, po co tutaj zamówiłem tę grzebko? Ja pieniele. Po co, żebym to robił? Właśnie. Ja muszę też ogarnąć, a to nie teraz. Przecież można. Przez to przecież jest ten. Miód. Przecież trzeba mieć kurna coś, żeby pyliło, tak? Że ja tak często wszystkiego nie sieję, nie sadzę, nic w tym stylu. Może te zwierzę. Przepraszam, zwierzęta w zasadzie można powiedzieć, tak? Czyli te pszczoły. No nie może mi usło. Ja może ja to chlusnę wodą, wiecie? Zobaczymy. Jak ja to chlusnę wodą, czy o to mi podośnie? Nie uschnie mi nic? Czekajcie, na pewno wiadomo, czy on się napija do... A na pewno do. Na pewno się zabiera, to nie chciałbym właśnie ekliknąć przez przypadek. Dobra, jaka to chlusnę? Kurwa, nic się nie zmienia. Chyba tempo się, ten jeszcze musimy zobaczyć. Bo nie chcę, żeby mi to wyschło, bo to też tak może być, że mi to uschnie. No i będzie trochę lipa. Dlatego byśmy raczej nie chcieli, tak? Mamy tak, dobra. Dobra. Czy pokrzątamy się, pokrzątamy, to może troszeczkę szybciej ten czas leci. No bo nie chcemy się jakoś teraz bawić się z tym. Jak to się zwie? Przemianiem czasu. Kombinowaniem. Chcę zobaczyć. Czy to, taka coś będzie nam miało kieszenie i nogi. Czy jak nie, to zaraz będziemy coś więcej ogarniać. Dobra, mamy tak, tak, tak. Kanapka, szyjka, masło. Tak, patrzę, co tu może chleb pokrojony w kronki. Właśnie, muszę zobaczyć, czy głodny nie jestem. Jestem. Czekajcie, czy ja nie mogę sobie kurna nic nie mogę zrobić? Nie, jaśnica z masłem mogę sobie zrobić, mogę zrobić. O właśnie, kuźba, a tam gdzieś nie mam tej jaśnicy. Czy mi się zdawało, że ja tu gdzieś, tam, nie wiem, do ziemianki pakowałem? Nie, to może mi się zdawało. To mi się chyba czy zdawało. W takim razie. Pokrzątamy się chwilę, no bo ja chcę mnie tego czasu przywieźć. Malinowy. Mam dwa baliny, mam cukier. Jeszcze tylko tego cukru brakuje mi. Miodowy, owsiany, mleczany. Nie, muszę poczekać, aż te braczki moje będą. Ze swoich plonów muszę właśnie teraz tak robić, żeby po prostu z tego zbierać pieniądz. A nie tylko brać i cudować. Mam tutaj ten, nie mam, ale mogę mu tylko sprawdzić.
No tylko nie, ale łopata tak. Dobra, idziemy sobie jeszcze, przetniemy się do tego. Naprawimy zaraz tą motykę. Chodźmy, jak czegoś. Jeszcze nie mam do naprawy. Jezu, nie to. Dobra, nie wiem. Motykę na razie naprawimy i zobaczymy, co z tego wam wyjdzie. Pohandlujmy. No gdzieś, nie wiem, jakiegoś stołu naprawczego zrobić, coś w tym stylu. Jakiś kurna zmęczony jestem. To tak mocno. Czekaj, tam to 12 na masę dawało, a te ile mi da? 13. Dała się? To nie ma sensu. Za małe sumy pieniędzy. Ale chyba ten cukier to jednak chyba kupimy, jak na razie 4 sztuki trudno. I coś z tego będziemy plątać. No bo szkoda czasu kurna tracić na to, żebym ja sobie uzbierał pieniądze, tak? Więc wiem, że już pewnie wszystko będzie teraz gotowe już. Pewnie w tym momencie, pewnie jak podejdę. Jedna godzina. Tak. Zaczynamy sobie, co będzie robiony, jeśli mam o drzewo, bo teraz tego kuziwa nie zobaczymy. Dobra, tego nie mam, ale wody też nie mam. Czy drzewo mam, ale wody nie mam. Zaraz zobaczymy ten. Znaczy majnowy, zobaczcie miodowy. Zobaczymy tam, jak tam dokładnie nazwać można. 5 litrów wody, teraz posiłanie to. Tu chciałem, przepraszam. Zobaczymy, ile ten zacie będzie się gotował. Malinowy 2 godziny. Zacie. Kuźwa. Cztery te wody mieć, dobra, już. Po razu może weźmy 2 razy. Pójdziemy. 2 razy powinno być git. Tak, sobie weźmy i teraz tak. Gotuj zacie. Jodowy. Ile tego nie zostało? 5. A wiadomo, to by chyba 2. Ile? 4 sztuki cukru. Dobra, jeszcze zobaczymy. Jeszcze nawet jeden zrobimy. Ten cukier jest możliwy, to wykorzystamy ten cukier w 100%, a jeśli nie, no to poczeka, trzeba będzie na to, żeby po prostu swoich braków to ogarnąć. I będzie git. Dobra, tak, gotuj i zacie miodowy. No cukru brakuje. A na co jeden cukier wykorzystałem w takim bądź razie, proszę Państwa. To jest chuj, tak, chciałem, żeby działać, zaczęło. Dobra, no daj mi tak 3 godziny. Będzie 3 godziny, niech się tam kotłuje to wszystko. Zobaczymy, może te boraczki już będą gotowe. To byśmy mogli już sobie z tych boraczków to ogarnąć. Tylko czy tak to już jest... No i te boraczki jakieś takie są złośliwe. Na godzina. Dobra, mi jest. O, też mamy groch. Groch też pozbieramy, to coś już zawsze będzie więcej. Do tego, żeby już nam pijuszku trochę padł. No i zaraz możemy sobie oczywiście ten groch wsadzić. Mimo, że tam są tylko 2 ręka, ale zawsze powoli, wiecie, sobie tu pozbieramy, poczekamy sobie. Zbieramy to, co można. Braczki już są tak samo gotowe, co mnie bardzo w tym momencie cieszy, bo będę mógł sobie za chwilę iść do naszej kuchni i ugotować. Zrobić właśnie kuźwa. Co w nim tak? Będę mógł zrobić właśnie cukier swoich płodów. Dobra, gotuj teraz tak. To kuźwa jest. Cukier, gotuj. Cukier. Cukier z braka. Wody, proszę Państwa, wody. Potrzeba mi wody. Dobra.
Dobra, dawaj. Nie wiem, tam jedna, jeden ten. Jezu. Zapomniałem słowa, kuźwa, patrzcie, wiedzielicie, to jakiś nietomny człowiek jest. Mamy 6 braka jeszcze, tam wiecie, no pewne fajery, no to też nie ma jakoś szału, tak? Kiec nie jest jakoś mocno wydajny. Ale zawsze tam wiecie, coś tam z tego można sobie łogamić. No grochu jest pełno. Grochu jest miała chyba, jak powiem, trochę miała cenowo nowy, więc no trzeba tego korzystać. To później się nadawa. Tutaj to nawet nie mam uwagi to zwracać pod tym względem. Ale już tutaj powinno być gotowe. Kapusta, nie kapusta. Buraki. I ten dar będzie przebrany na papierosy. To wiadomo, zawsze tak robię. Fucking shit. Dobra. Daj to do środka. Ty tolni tu na pewno nie ma asfalt, tylko też nie. Dobra, zaraz, zabrać go ogarnięte, dobra. Spokojnie. Idźmy na to, że to bylecik. Już tego nie ma. No i bo co by ile? 3 paczki. Znaczy inaczej, na 3 paczki nam starczy, o. Papierosów. Pyk. Przesuwamy, będziemy mieli ten. No parę groszy zarobimy, no w tym roku jakoś nie poszliśmy mocno. W tym momencie jakoś nie poszliśmy jakoś mocno w tabakę. Tak samo jak na samym początku tak było. Tabaka była moim praktycznie nieodzownym... nieodzowną uprawą. W tym momencie tabaka jednak nie jest już taka... dla mnie dochodowa podanie do niektórych właśnie rzeczy. Ale wiecie, no, trzeba jakoś tam sobie... Czekajcie, a czemu ja mam te takie te... noszę sobie. Znaczy przy sobie, nie sobie. Dobra, co mam tutaj ten grosz? I zobaczymy, czy go pakuję, czy jak będę obciążony. Nie jestem. Dobra, no to co, no PG trzeba pieniczać z tym. Chyba. Ja tam za więcej nie przyjmie. Możliwe, że tak lecz mogę być, ale dobra. Raczej miodowy jest gotowy, to niech on mi się nie spali. Kuźwa, niech mi się nie spali, to niedobrze. Pogadajmy. Minutka, spokój. Kuźwa, trzeba to niech ten, tu 6. 16. Kurwa, tekla chyba lepiej płaciła. Tak coś mi się kuźwa świta, ale... no ma te dwa Mateusza, to jest jedno. Ale po drodze to zaraz pójdziemy i sprzedamy te papierosy. No i szału nie ma. Ale zawsze trochę będzie tego. Kamień mi się wyjebał. To need buzz may tax a look hill. 63, tu mam 189. To już mnie troszeczkę podbudowuje, no ale wiadomo. To jeszcze nie jest to, co bym chciał. To, co chciałem, to jeszcze mi brakuje. Pieniądzów mi brakuje. Po prostu mi pieniądzów brakuje. Więc tak podobnąc, poza tym, to muszę chyba tylko typowo iść w... Masz. No to dobra, to kurwa na PGR-ze muszę zjebać. Na PGR-ze. Czekajcie, pójdziemy sobie teraz na gospodarstwo i ściągniemy ten kuźwa zacie to wszystko, żeby nam się nie spaliło. Bo będę
w ciężkim szoku i będę był niezły. A może bardziej zły, może będę bardziej wściekły na samego siebie. O jest, dobra, nie udało się, dobra, cyk, cyk. No i co mamy? Mamy... Kurwa, nie widzę. Co mamy? Nic nie mamy. Gdzie jest cukier? Gdzie jest zacie? Zacie miodowy. Cukru 3, no dobra, jakoś tutaj... Gotuj, zacie miodowy. Malinowy. Dobra. Zacie miodowy. Gotuj. Zacie... Kurwa, wydaje jak miałem wziąć, a wziąłem co innego, dobra, wziąłem do wziusia. Tak, rzuć. Pajera jeden, bez braka. Kurwa, nie tej wody potrzeba. Pełni. Ciekawe, jak drzewa jeszcze kurwa skombinować. Tych drzewa wiem, żeby mi zbrakło. Nie zbrakło drzewa, o. Rzuć. Ile się tych brakowało? 10. Jeszcze jedna taka partia powinna być. Czyli pewne fajery będę miał cukru. Nic nie ma tak źle. Więc teraz lecimy jeszcze tu. Dolejemy zaraz wody. O, i teraz tak, fajera, trochę z braków. Musimy chyba iść na... A, tak, bo kuźwa teraz zanim zaraz skombinuję coś pieniędzy, to w dupie. Będę, krótko mówiąc, więc muszę sobie ogarnąć drzewa. Daj mi parę słupków. Czekajcie, ja tak wezmę to, nim się ciąży się. Łap, ciążyłem się, zajebiście. Chyba przyciążony nie mogę iść, co nie? Można teraz! Ej, to można sobie normalnie na luzie i zajebiście. Myślałem, że nie można teraz chodzić. Pod tym względem, ale się daje. Znaczy da. Palmy, żeby światło od razu. Trochę było widać. To jest, kurwa, ty co ty? No się pierdolę. Dobra. Zdejmij. Co jest braka, to nie, bo już chyba nie mam braka. Nie mam braka, więc tak. Inaczej. Jaki tak? Znaczy... malinowy. Lodowy. Tego cukru najgorzej jest to, że tego cukru nie ma, to nie? Ale nic, powolutku sobie ten cukier sami robimy. No, tej wody trzeba pierniczyć pełno i będzie git. Będę jak nam za mało jest. Dobra, już to zdejmujemy. Tutaj sobie nalejemy zaraz. Was dwa razy pójdę jeszcze, żeby już nie tracić czasu.
Lubię zapinanie nadać. To też nie ma sensu. Czekajcie, jak teraz dalej, to już nie starczy mi za chwilę. Powinno. Gotuj. Zaciel miodowy. Tutaj wszelako te są można robić. Zaciel miodowy. A, jeszcze jakiś miałem już. Malinowy. No i już mamy wysoko, jesteśmy. Ale to nic, ale mamy już święty spokój. Dobrze jest. Na razie dobrze jest. Okej. Długo oczy, tak. Tutaj. Patrzcie. Dziwne. Teraz tylko pytanie, czy... Jak ja wezmę sobie teraz tutaj ogarnę, czy jeszcze mam tego drzewa pełno? Mam coś. Dobra, teraz no, akurat mam pełną fajerę. Dobra, miód. Raczej miodowy. Co? Ej, mogę sobie teraz tak zrobić? Telefon nie kurwa nie ma co? Znowu zima. Same wydatki. Motor mu wypaliło. Mama. Dobra, to lecimy tak na początku. Na tartak. Na tartak. Idziemy. No kupimy drzewa. Dokup. I teraz tak, chcę tutaj i chcę tutaj wrzucić. No i teraz jesteśmy ustawieni. Tak. No, mieliśmy jeszcze gdzie iść, mieliśmy iść do tam w Zalesie. Do Zosi. Kurwa, Zosia już pod nią ma zamknięte. No i jesteśmy w kupce. Bo za późno poszło. Zajebiście. A słoików chyba że nie. Więcej. Gospodarstwie mi teraz będzie lipa. Tyk, motor sobie zgaszę. Właśnie motor może pociąć do prawdziwej. Na tym samym sodowym nie wiedzę. A to pali. Taka pora jak przegły. Dobra, teraz mogę sobie tu wziąć, tu bliżej, cyk, biegnę. Wezmę sobie tak. Powoli, wychodź mi to, nie świadko. Ale ten butelek miał gdzieś ma... Niedobrze. A dobra, tak dzisiaj tu i to będzie ogarnięte to wszystko. Kazimierz. Kazimierz. Co ty, poważny jesteś? Nie wiem, ta godzina, czy jesteś zmęczony? Tak, po 33 trzeba tu wstawić. Tyk. No i tutaj też 33. No Kazimierz chyba się przemienił mi do chłopina. A gdzie jest moja kowa? Będzie ją mi kowa gdzieś? Tam nie. Jest. Moczka mi zginęła. Chyba. Tu będę się przydał słup postawić. Trochę ten napiły oświetlić.
Ale chyba już nie teraz. Dobra. Zacie miodowy zdejmij. No jest za i bijcie. Tylko cię kurna mają uciekać. Gdzieś mi młoczka zginęła. Nie wiem gdzie. To jest najgorsze. Dobra. Kimniemy się i tyle. A dzisiejszy musimy go były to na tyle. Jeśli takim śniegiem gdzieś spodobał, serdecznie, jakby rekomendacz dźwigni za oglądanie, będzie tego odcinka. Na razie. Cześć.